Potem jak miłość Kamil Marcin Bosak umrze, żeby ratować Magdę Anna Mucha. Chodakowska będzie potrzebowała kolejnego przeszczepu serca, a organ odda jej kochanek sprzed lat. Wyobraźnia widzów FEM jak miłość nie zna granic. Oto teorie spiskowe, które krążą w sieci. Myślicie, że któraś z nich się spełni? Co będzie z Magdą i Kamilem w nowych odcinkach FEM jak miłość? Przypadki nie istnieją. Doskonale wiedzą o tym widzowie FEM jak miłość. Którzy sprytnie łączą powrót Kamila z tragedią, która spotkała Magdę. Przypominamy, że w 1435 odcinku FEM jak miłość zaraz po spotkaniu Chodakowskiej z dawnym kochankiem doszło do koszmarnej pomyłki. Magda przed snem chciała połknąć tabletkę na serce. A sięgnęła po narkotyk Łukasza Jakub-Józefowicz. Teraz przebywa w szpitalu, gdzie lekarze walczą o jej życie. W sieci nie brakuje jednak scenariuszy, które snują wierni fani produkcji. Anna Mucha już zdradziła, że jej bohaterka przeżyje. Co w takim razie stanie się z Kamilem? Widzowie podejrzewają, że Gryc umrze na raka, a serce i spadek oddał kochanej. Kamil umrze, a Magdzie potrzeby będzie przeszczep serca i dadzą jej serce Kamila. Kamil ma raka i umiera, a Magda potrzebuje nowego serca. I po przeszczepie będzie mieć super wyniki i czas na dziecko. Oprócz tego spadek Kamila będzie dla Madzi. Kamil pewnie odda serce Magdzie, a ta będzie szczęśliwie sobie żyła z Andrzejem. Po co ten Kamil w ogóle tam się pojawił? Może tylko namieszać. Wychodził z kliniki onkologii, wie co raczej długo miejsca w filmie nie zagrzeje. Piszą internauci. Te wersje wydarzeń zdają się być ciekawe, ale niestety mało prawdopodobne. Magda raczej nie będzie potrzebowała kolejnego przeszczepu serca. A Kamil prawdopodobnie nie umrze. Przynajmniej nie teraz. Produkcja zapewniła, że aktor zostanie w FEM jak miłość na dłużej. Wygląda więc na to, że Gryc pokona raka. A co z Madzią? W 1437 odcinku FEM jak miłość jej stan znacznie się poprawi. Lekarze
Lekarz uspokoi Andrzeja Krystian Wieczorek, twierdząc: że jego ukochana wkrótce odzyska siły i wróci do domu. Szczęśliwy Budzyński zaproponuje, by od razu wzięli ślub. Marcin Bosak, wcielający się w rolę Kamila Gryca, był jednym ze współlokatorów młodych. Dumińskich i Chłopakiem Magdy Marszałek, granej przez Annę Muchę 38L. Historia tej dwójki nie zakończyła się happy endem i miała przykre konsekwencje. Czy powrót bohatera zburzy poukładane obecnie życie Magdy? A może dawni kochankowie znów zapałają do siebie gorącym uczuciem i dadzą sobie szansę? Tego dowiemy się za jakiś czas. Super Express dowiedział się nieoficjalnie. Że w ostatnich dniach października aktor podpisał umowę z produkcją M jak Miłość. Zdjęcia z jego udziałem powinny się zacząć pod koniec obecnego lub na początku przyszłego roku. Co oznacza, że odcinki M jak Miłość z Bosakiem TVP pokaże na wiosnę. Czy Magda Zem jak Miłość przeżyje? Desperacka walka o jej życie rozpocznie się tuż po tym, jak przez pomyłkę Magda zmiesza swoje leki na serce z kokainą od Łukasza Jakubi Józefowicz. Bardzo szybko straci przytomność, a przerażony Andrzej wezwie pogotowie. Po przewiezieniu do szpitala stan Magdy pogorszy się jeszcze bardziej, zapadnie w śpiączkę. A lekarze nie będą wiedzieli, czy jej przeszczepione, chore serce nie jest uszkodzone. Przez wiele godzin Magda będzie bliska śmierci. Zagrożenie minie dopiero w 1436 odcinku M jak Miłość. Ale mimo to lekarz nie będzie miał dla Budzyńskiego dobrych wieści. Nie wiadomo, czy i kiedy Magda obudzi się ze śpiączki. Strach Andrzeja o życie ukochanej popchnie go do tego, by podjął wreszcie decyzję o ślubie. Czuwając przy łóżku Magdy, zrozpaczony Budzyński wyzna: że ożeni się z nią, jak tylko odzyska przytomność. Czy ślub Magdy i Andrzeja Wem jak Miłość dojdzie do skutku, a może zakochanych rozdzieli śmierć? Wiemy na pewno, że postać Anny Muchy nie zostanie uśmiercona w serialu.
ale w 1436 odcinku im jak miłość kolejnym zagrożeniem dla tej pary stanie się Kamil. Okaże się bowiem, że były kochanek Magdy jest śmiertelnie chory i chce spędzić z nią resztę swoich dni. Nawet gdyby miał pozbyć się przy tym Budzyńskiego.